Zdrowia. Jak to było? Jak to śpiewali? Bo wszyscy dziennikarze to prostytutki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. No było coś takiego, bo wszyscy dziennikarze to prostytutki. A może to byli politycy? Czy może artyści? No ale wszystko jedno. Politycy to prostytutki, dziennikarze to prostytutki, no i część artystów to prostytutki. Po prostu się sprzedają, robią to, co pieniądze robi. No i to jest makabra. Parę dni temu obiegła świat taka informacja, że głupawy Trump poleca wstrzykiwanie sobie chlorku w ciało. No nie wiadomo, gdzie on miał to sobie wstrzykiwać, czy w żyłę, czy w żołądek, czy w dupę, czy w ramię. No w każdym razie kretyńska informacja i kretyni się śmieli. Rozsyłali najróżniejsze fotografie sfabrykowane i tak dalej. No ale to taki typowy komunizm. To socjalizm ma to do siebie, że wroga swojego politycznego po prostu przedstawia jako wariata. Rosja sowiecka, Polska i tak dalej, no wsadzali do więzienia, no ale zawsze nawet w gazetach, jeżeli się mówi o gazetach, no to zawsze przeciwnik ten polityczny, no to zawsze ta twarz jest wygięta, jakoś patrząca, jakaś taka dziwna, nieprzyjemna, także ludzie patrzą na tą gazetę i zawsze ten człowiek, którego dziennikarzy, no partia chce zniszczyć, no to po prostu tak wygląda. No i teraz ta partia socjalistyczna w Ameryce zawsze przedstawia Trumpa, no bo chce zniszczyć. Chce go po prostu zniszczyć. No, przy okazji chce zniszczyć 60 milionów Amerykanów, którzy głosowali na Trumpa, głosowali na no, niekompletnego konserwatystę, no, ale na pewno bardziej konserwatystę, no, co mają socjaliści Obamy czy Clintonowa, no to są czyści socjaliści. No, to dziwaczna sprawa jest taka, że Polacy, którzy przyjechali do Ameryki, też w połowie, można powiedzieć, połowa Polaków w Ameryce, no to jest socjalistyczna. Głosuje właśnie za Obamami, za Clintonami, za tego rodzaju, za Sandersem się podniecali, no i te bzdury powinni teoretycznie znać. No trudno jeszcze się dziwić Amerykanom, że się podniecają, no ale połowa Polaków w Ameryce, żeby głosowała, no ostatnio były głosowania, to głosowali na tego Biedronia, można powiedzieć, głosowali na SLD, no to jest wstyd, to jest wstyd i hańba, żeby przyjechać, wybrać drogę życiową, drogę polityczną do kraju konserwatywnego, no i głosować za socjalistami, to jest makabra. No w każdym razie dziennikarze socjalistyczni robią z Trumpa wariata, no oszukują nieustannie, kłamią, robili numery z najróżniejszymi rzeczami, teraz wykorzystują pandemię do zamknięcia. Oni po prostu sobie wymyślili, że jak gospodarka upadnie, no to będzie ktoś wybrany z partii socjalistycznej, państwowej, rządowej i tak dalej i uratuje świat, tak? No bo zawsze, kiedy jest jakiś upadek, no to rząd taki przychodzi, no i rząd zrobi porządek. No a rząd to jest taki, że partyjniacy dopadają do władzy, zrobi się jedna partia, nie ma opozycji, no i jest smród, brud i ubóstwo, tak? Kufajki i tak dalej. No i jak się przeczyta ten transkrypt, co to się działo z tym Trumpem, no to on tam w ogóle nie mówił, żeby sobie wstrzykiwać. On sobie nie mówił, debile się śmieją, a on w zasadzie nie mówił. No, no ale nawet nie czytając, jest taka strona Fakty Politycznej. No i tam w zasadzie to jest takie podsumowanie, że prezydent Trump nie powiedział, że ludzie powinni sobie wstrzykiwać sami ani alkoholu, nie powinni sobie wstrzykiwać chlorku do tego, żeby wyzdrowieć, czy starać się wyzdrowieć od koronawirusa. Jedyne co, no to on się pytał swoich doradców Białego Domu, czy chlorek, no i czy alkohol
powinien być używany do tych rzeczy. No i powinien być, tak, bo to jest sprawa dezynfekująca. Chlorkiem bardzo często ludzie, którzy otrzymują teraz paczki z Amazon czy coś, to trzymają te paczki gdzieś przed wejściem, przed domem, robią taki mieszankę wody z chlorkiem, tam 1:50, 1:40, no i psiukają to, wystawiają to na słońce, no to jest środek dezynfekujący. No nikt normalny, no a Trump jest normalny, nie zasugeruje wstrzykiwania sobie takich rzeczy. No ale niestety, no ale co się stało? No reporter w zasadzie z tej publiczności, czy z tej niepubliczności, z tej grupy tych dziennikarzy zapytał się, że powiedział coś takiego, że prezydent wspomniał ideę takiego czyszczenia z chlorkiem i alkoholem isopropylowym, czy jest, i on, dziennikarz tak mówi, czy jest taki scenariusz, że można by było sobie wstrzykiwać to. Także dziennikarz się pyta. A odpowiedź była nie będzie, nie ma takiej możliwości, żeby sobie wstrzykiwali. No ale to wystarczyło dla kretynów dziennikarzy zrobić 99% oszukaną historię na podstawie pytania kretyńskiego pytania dziennikarza do prezydenta i odpowiedź była, że nie. No niestety, no to jest... dlaczego to jest robione? No wiadomo, no bo na tych stronach internetowych jest klikanie, na Facebookach jest rozsyłanie, kretyni rozsyłają wiadomości, że kretyn Trump sugeruje wstrzykiwanie. No i to jest, czy to jest dziennikarstwo? No to nie jest dziennikarstwo. To jest po prostu, to jest ich biznes, to jest taki model biznesowy, robienie, no to jest taka żółte gazety, tak? To są szmatławce, to są różne oszukane telewizje i tak dalej, i tak dalej. Nowy Jork Daily, no też taki szmatławiec i żółta gazeta. Oni mieli historię, że w zasadzie, że w Nowym Jorku był taki zwyżka telefonów do miejskiego centrum zatruć, gdzie, z tego powodu, że ludzie się bali, że oni mogli połknąć jakiś chlorek czy jakieś inne chemikalia do czyszczenia. I że to było, że to się stało w ciągu 18 godzin od tego, jak prezydent Trump powiedział, że ludzie powinni sobie wstrzykiwać. No przecież to jest tak kretyńskie i to jest tak nieprawdziwe i to jest tak absurdalne, że to trudno sobie wyobrazić. No szczególnie nawet z tego artykułu przeczytać, jak ktoś przeczyta, no co to znaczy, że oni się bali, że połknęli. No, co to znaczy? To znaczy, że jakoś ten alkohol, czy ten chlorek po prostu wyskoczył z tej butelki i oni wzięli i wypili? No przecież to jest no, tak sfabrykowane informacje, że to po prostu nieprawdopodobne. No i nie było żadnych przypadków zatrucia. No oczywiście, że był ten przypadek kretyński, kiedy tam chemikaliami do odkażania rybek. No ale się okazuje, że ta socjalistka, komunistka, kobieta, która popiera demokratów, po prostu wytruła swojego męża, zaczęła tłumaczyć, że te chemikalia dla akwarium, no to zrobiła pod inspiracją Trumpa. No coraz więcej kretynów jest. Po prostu jest coraz więcej kretynów wśród polityków, wśród dziennikarzy. No ja nie wiem, ile ludzi reaguje w ten sposób, tak? No dla mnie, jak ja usłyszałem, że Trump sugeruje, żeby sobie wstrzykiwali, no to mówię, no przecież to jest tak kretyńskie, że tylko kretyn uwierzy w takie kretyństwo. No,
No to to jest, jak jest tak nieprawdopodobne, no to naprawdę trzeba zacząć podchodzić z pewną dozą nieufności, szczególnie po tych oszukaństwach tych największych. No ale to jest najgorsze, Juicy Smollett, no to w Chicago była taka sytuacja, że czarny homoseksualista, on sobie poszedł do gazet i powiedział, tutaj jest pętla, chcieli mnie powiesić, dwóch chciało mnie powiesić, krzyczało Trump, krzyczali, że make America great i tak dalej, i tam mnie pobili, zabrali mi coś tam i tak dalej, no a on później kanapkę jadł, poszedł na policję, okazało się, że to tam o drugiej nad ranem było, no a to dwóch jego kochanków po prostu sfabrykowało to wszystko, no i prokurator go tam ściga, no ale wszystkie te gazety, no to po prostu reportaże były, czy sprawozdania z tej sytuacji, w ogóle nie sprawdzali tego, jaka była prawda. No jedno wielkie oszukaństwa. Później socjalista w Atlancie na przykład powiedział, że Ameryka, no to została zrobiona, to wszyscy się śmieją z Ameryki. No ale dlaczego się śmieją z Ameryki? No właśnie przez takiego kretyna, który tłumaczy, że Ameryka, z Ameryki się wszyscy śmieją. No robią jakieś takie podejście. Gazety to jest po prostu w Ameryce, teraz jest większość gazet i telewizji, no to jest antykonserwatywna. Po prostu chce zniszczyć i jest tak socjalistyczna, nienawidzi Boga, nienawidzi honoru, nienawidzi ojczyzny, no po prostu chcą zniszczyć. Chcą zniszczyć te podstawowe zasady konserwatyzmu. Abraham Lincoln, no to on powiedział, że nie będzie chodził na żadne spotkania takie z ludźmi przypadkowe, dlatego, że nie chce wychodzić na głupka. No bo zawsze jest grupa ludzi, którzy zrobią z każdego normalnego głupka. No akurat Trumpowi on jest mocny, on jest silny i każdy cios, który mu dają, no to on oddaje dwa razy. No tak jak każdy normalny człowiek powinien reagować, tak? Przez ostatnie 50 lat wszyscy ci konserwatyści, republikanie, no to po prostu ugładzali tych komunistów, ugładzali, żeby ich nie wkurzyć. No i te niewkurzanie właśnie doprowadziło do tego, co jest. No to genderyzm w szkołach, całe te lewactwo osiąga wszystko tylko dlatego, że konserwatyści po prostu nie stawiali oporu. Konserwatyści nie robili nie, no bo konserwatyści myśleli, że się gdzieś spotkają w środku. Nie ma środka. Lewactwo to jest po prostu wściekłe lewactwo i oni po prostu oni chcą zniszczyć przeciwnika. Dla każdej lewicy to jedynym celem jest 100% lewicy. Dla nich nie ma demokracji, dla nich nie ma dialogu, dla nich nie ma rozmowy, dla nich nie ma zrozumienia, co przeciwnik, czy druga strona polityczna ma na myśli. Nie. Zniszczą za wszelką cenę, zniszczą obozami, zniszczą gułagami. Socjalizm narodowy hitlerowski zniszczył po prostu obozami i kominami, a sowiecki socjalizm zniszczył gułagami. Także, że w Ameryce ci sami ludzie są parę lat temu, jedna z tych aktorek po prostu zrobiła plakat i głowa była Trumpa. No, przecież żaden konserwatysta nie pokazałby, nie zrobiłby głowy Obamy, tak? Jakby zrobił głowę Obamy, to byłby straszny szum. A jak lewactwo zrobiło głowę obciętą mieczem, no to było ha, 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 jakie to śmieszne jest. I to jest ta wredność i perfidia lewactwa. To jest po prostu, dobrzy żurnaliści, dobrzy dziennikarze, no to nie jest to, że nie powinno być tam żadnego kłamstwa. Tam powinno być po prostu jakieś współzawodnictwo,
w znajdywaniu prawdy. Nie można się zgodzić z tym, żeby dziennikarze, publicyści i ludzie, którzy mają reporterzy, to jest taki raport, tak? To jest sprawozdanie z tego, co się dzieje. Trzeba popatrzeć na jedną stronę, popatrzeć na drugą stronę, a teraz lewactwo po prostu patrzy na jedną stronę i biegnie tylko w jednej stronie tej lewackiej, żeby udowodnić swoją rację, tak? Są tak strasznie stronniczy, że aż to w głowie się nie mieści. W 2016 roku, jak były te demokratyczne spotkania, jest taki komunista z Turcji, to jest taki młody Turek, on się nazywa Cenk Uygur. On się nazwał Young Turks, tak? No, muzułmanin w Ameryce, i on wprowadza demokrację w Ameryce, ale tak jak lewacki jest, to po prostu jest niemożliwe. To jest następna piąta kolumna. Przyjeżdżają do Ameryki, Ameryka ich przyjmuje z otwartymi rękoma, no i co oni robią? Wbijają nóż w plecy konserwatyzmowi, tak? Ameryka jako jedyny, ten Cenk Uygur jest przeciwko konstytucji, przeciwko posiadania broni, no i tak dalej, i tak dalej. To jest typowy komunista, który po prostu formuje opinię amerykańską. Turek muzułmanin zmienia Amerykę. No i co on powiedział? On powiedział, że taki był komentarz na temat jednego z Humayun Khan, to taki amerykański żołnierz, ale wiadomego powodzenia. No i właśnie ten Turek Cenk, on powiedział, że Trump postawił tego zmarłego żołnierza na tym samym poziomie, co terrorystów, islamskich terrorystów. No ale to nie było to, co Trump powiedział. No ale jednak media, i dużo tych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, wmawiają, wkładają pewne słowa przeciwnikom politycznym, no a szczególnie Trumpowi. Po roku Był też State of the Union, czyli spotkanie stanowe. Taka senatorka Kirsten Gillibrand, ona powiedziała, że prezydent to jest oszust i kłamca. No a na czym ona to bazowała? No ona bazowała na tym, że i to ona był wywiad z człowiekiem z telewizji narodowej, publicznej, można powiedzieć, to National Public Radio, Brian Lechler, no znany, no i ona na czym to bazowała? No ona bazowała to, że Trump jest oszustem, na tym, że niezidentyfikowany wyborca w bardzo niespecyficznym momencie, w jakimś tam czasie życia Gillibrand narzekał na to, że są wysokie ceny lekarstw. No i to było wszystko. No i ten kretyn na wysokim poziomie w radiu nic nie powiedział, nic nie powiedział, nie powiedział, że to jest jakaś bzdura, nie zweryfikował nic. No po prostu wszyscy robią, co tylko mogą, żeby zniszczyć Republikanów. No i szczególnie Trumpa. No jaki to jest argument, tak? No to jest straszne, to jest straszne. Nie ma żadnej logiki, nie ma żadnych faktów. Ich głównym celem jest zniszczenie Trumpa, a przy okazji znajdzie się zniszczenie Ameryki. Dziennikarze, którzy w zasadzie robią dziennikarstwo, żeby udowodnić swój cel, a nie pokazać wybalansowanej prawdy, no to jest najgorsze, co może być. No bo jednak ta demokracja to jest zbudowana na tej czwartej sile, czyli prasie, wolnej prasie, która po prostu pokazuje ułomności obydwu stron. Ale jeżeli zaczyna być to używane do celów politycznych, to jest makabra. Subskrybujesz? Zdrowia! Zdrowia, zdrowia, zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka, dzwoneczek, dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.